Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na nowy filmik. I to będzie taki kosmetyczny filmik. Zakupy kosmetyczne z Rossmana, kilka rzeczy z Biedronki, kilka rzeczy z Lidla i będzie jeszcze jedna rzecz z Pepco, nie kosmetyczna. I tak, kochani, tutaj mam reklamówkę z tymi wszystkimi rzeczami, ale najpierw pokażę Wam jedną rzecz, której wcześniej Wam nie pokazywałam. I to jest żel kupiony w Lidlu, on kosztuje chyba dokładnie 2,99. Ja go kupiłam, nie wiem, z 3 tygodnie temu, ale wcześniej Wam go nie pokazywałam. I on jest taki fioletowy, zobaczcie, mi już go mało zostało. On ma 500 ml i on jest z ekstraktem z irysa, olejkami, witaminą A, E plus E plus wszystko. Powiem Wam, że zapach całkiem przyjemny i jeszcze mi się nie znudził, a już go kończę. Więc jest to, wiecie, dobry znak. Inna rzecz, która była kupiona w Lidlu, ale już jest zużyta, to są takie granulki do kąpieli i my akurat mieliśmy o zapachu gruszki. Powiem Wam, że ładnie zabarwiły wodę, woda była żółta i bardzo ładny zapach. Są w Lidlu jeszcze dostępne o zapachu mango, są też kule do kąpieli, a my wybraliśmy takie właśnie drobne granulki. Nie pamiętam w sumie, ile już to kosztowało, ale niedużo. Kolejna rzecz, jaką jakiś czas temu kupiłam w Rossmanie, jest balsam, mleczko takie w zasadzie, mleczko do ciała, odżywcze, sucha skóra i bardzo sucha skóra, mleczko Nivea. I chciałam, słuchajcie, ja go używałam bardzo dawno temu, wiele lat temu, i chciałam zobaczyć, czy ten zapach się nie zmienił, bo zapach ma super, bardzo dobrze nawilża, bardzo lubię ten produkt. Nie pamiętam, ile ono kosztowało, 16 zł, coś koło tego chyba. Jedyny taki mały minus, do co mogłabym się przyczepić, słuchajcie, to, że jak naciska się tą pompkę, to tego produktu, jeżeli chcemy naprawdę, wiecie, taką małą ilość, za dużo tego produktu wychodzi z tej pompki. Naprawdę, jeżeli chcemy, wiecie, troszeczkę na przykład, to musimy, wiecie, tak się nakombinować, żeby nam, wiecie, nie wyskoczyło nie wiadomo ile i później nie wiemy, gdzie to wetrzeć. Więc ten produkt naprawdę lubię i myślę, że jak mi się skończy, to z powrotem go kupię. Już przechodzimy tutaj do tej reklamówki, już Wam pokazuję, co ja tutaj mam. Może zaczniemy w sumie od Biedronki. W Biedronce kupiłam waciki Tibi Beauty. Ja zawsze je kupuję, nie narzekam. Kupuję również ten płyn micelarny niebieski do zmywania makijażu. Tym razem był w jakiejś promocji, więc kosztował mniej niż zazwyczaj. Co jeszcze kupiłam, słuchajcie, w Biedronce? W Biedronce kupiłam taki ogromniasty płyn dla dzieci. On ma 975 ml i on jest o zapachu, o tutaj mamy, lizaka kolowego. Taki ogromniasty płyn, 3 w jednym. Szampon, płyn do kąpieli, żel pod prysznic, słuchajcie, od pierwszego roku życia, więc taka frajda kąpielowa dla dzieci. Ta rzecz to krem z Perfekty do cery mieszanej, to jest krem matujący, formuła przeciwzmarszczkowa na 30 lat. Więc już dzisiaj wieczorem będę go używać, ponieważ już mi się mój skończył, więc go odpakuję i już będzie stał w łazience na półce. Ostatnia rzecz to szampon i ja sobie wybrałam taki zielony z Garniera. To jest szampon nadający witalność, zielona herbata plus 5 roślin. Eukaliptus, werbena, jasnota biała, cytryna, aloes. Do każdego rodzaju włosów niby. I on kosztował, nie był, słuchajcie, jakiś najtańszy, bo nie pamiętam dokładnie, ale coś w granicach 10 zł. Ale słuchajcie, zapach. No po prostu tak mi się spodobał ten zapach, jest rewelacyjny, taki świeży, wiosenny. I tak, wiecie, pomyślałam sobie o tej mojej krótszej fryzurze już niedługo. I myślę, że będzie się fajnie sprawdzał. Mam taką nadzieję, pachnie tak zachęcająco. Myślę, że będzie dobrze oczyszczał włosy i że będą takie, wiecie, pełne blasku. I no mam nadzieję. No, miałam właśnie ochotę na taki szampon właśnie z jakimiś ziołami, roślinami. Wiecie, nie jakiś taki mocno obklejający włosy. Właśnie albo wahałam się między szaumą, między fruktisem. Ale w końcu wybrałam taki. No zobaczymy. Pachnie bardzo, bardzo ładnie. I kochani, ostatnia rzecz, to kupiłam w Pepco takie podkładki na stół. Takie maty. O, tak one wyglądają. W jasnych takich kolorkach. Tutaj mamy, na każdej mamy taki sam
napis i kupiłam 3 sztuki i one kosztowały złoty 99 sztuka, więc takie 3 nowe, bo mi bardzo często maty właśnie na stole się nudzą, wiecie, no niszczą się też po prostu, jak jemy wszyscy przy stole posiłki, no to te maty po prostu czasami trzeba wymieniać. No i tak, kochani, to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że to był sprawny i krótki filmik, także na ten film ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym. Buźka. Myślę, że już w kolejnym filmie będę w krótszych włosach.